Hej, hej, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Przez parę dni nie zaglądałem do Elder Scrolls Online. Przechodziłem Dying Light 2. Z dużą przyjemnością zresztą zachęcam was do obejrzenia serii. Myślę, że fajnie wyszło. Fajne historyjki tam się przytrafiają. A teraz już mam Star Wars... Jak to się nazywa? Jedi ocalały. I też już pogrywam. Mam takie jakieś problemy z audio delikatne w cutscenkach, więc na razie sobie odłożyłem na chwilę. Może jakiś patch wejdzie, bo to jest wersja przedpremierowa grubo. Grubo przedpremierowa, więc jeszcze przed nami, ale gra się super, nie? Więc teraz będę przechodził Jedi Survivor, więc nie zdziwcie się. Survivor? Nie zdziwcie się, jakby było mniej ESO. ESO to jest miłość, której się nie traci z czasem, nawet jak się od czasu do czasu odsapnie. Gildia nam się strasznie rozrosła. Parę dni temu byłem na instancji z grupą gildyjną i rzućcie okiem na to, a potem wrócimy do aktualnych opowieści. Zatem zapraszam. Banished Cells. To jest instancja, którą żeśmy już chyba robili tutaj, ale jako że w towarzystwie kolegów i koleżanek z gildii, to ją możemy przejść jeszcze raz. Zresztą to jest taki typowy, codzienny, randomowy instancjusz, więc wszystko w porządku. Przejdziemy sobie, załatwimy, ale widzę, że tu cisną Serogo, Kira, Lord Maro, Sengoro to ja. I Stawi jest u nas tankiem. No dobrze, ja na pewno tutaj byłem. O, okej, muszę nadążyć za kolegami. Podekscytowany i poddenerwowany jestem. Za każdym razem, jak mamy gildyjną wyprawę. Jak chodzę z randomami, no to po prostu biegam za nimi. A teraz to się boję, żebym gdzieś tutaj nie utrudniał albo coś. Muszę sobie posprawdzać dokładnie te instancje, żeby wiedzieć, których one dodatków dotyczą i jakie historie to są opowiadane. Ale tego jest dzisiaj tak dużo, że to równie dobrze mógłbym chodzić do szkoły ponownie i uczyć się tych rzeczy. Ale urokliwe są miejsca. Teraz jak... O, shit! Teraz jak już jestem ze swoimi ludźmi, to mogę wyłączyć interfejs. Mam zaufanie, że się nie dadzą załatwić. I możemy się przyjrzeć temu, jak te miejsca wyglądają. To jest ta przestrzeń chyba... Oblivion to się nazywa? Nie, Oblivion? Nie jestem do końca pewny. To jest taka architektura jak w Cold Harbor. O! Zostaw! Łotrze. O, w ogóle nie muszę leczyć. Powinienem gdzieś prędzej czy później pójść na jakieś... To się nazywa Trial chyba. Czyli takie 12-osobowe dungeony? Czyli rajdy. Jest bardzo dużo osób jest w gildii. Jestem zszokowany, że tak dużo osób gra w Polsce w Elder Scrolls Online. Znaczy, jakby, żeby wszystko było jasne. Wiedziałem, że dużo osób gra, ale nie sądziłem, że na tyle dużo, że zrobienie dużej gildii zajmie moment, chwilę. Sami Polacy, proszę państwa. Więc gdyby ktoś sobie zadawał pytanie, hej, jestem z Polakiem, ale nie chciałbym być samotny w Elder Scrolls Online, to czy będę miał z kim grać? Najwyraźniej tak. O, biegną tam. Byłem ciekaw tam, ale też nie chcę przedłużać tej instancji. My się, jak zaczynam instancję z gildią, to zawsze się dogaduję, że czyścimy to tak na full. Bo to zawsze expik, teraz są te takie eventy weekendowe. Nie weekendowe, teraz to jest w ogóle event jubileuszowy. No już, jeszcze dzisiaj jest 14, u mnie jest 14 kwietnia, więc do 17 można za darmo pograć, więc polecam gorąco. Miałem nawet współpracę z Bethesdą, dwa odcinki, w których mam o tym powiedzieć. To jest zawsze sympatyczna współpraca, bo ja bym o tym powiedział, wiecie, jakby niezależnie. Ale żeby wszystko było jasne, oznaczyłem współpracę elegancko, żeby nie było. Co zabawne też... Na TikToku zrobiłem takie, ostatnio robię takie różne rzeczy i trochę na TikToku i na YouTubie te shorty robię. Bawi mnie to. Taka krótka forma i trochę się w niej odnajduję. W sensie takim nigdy nie sądziłem, że ja się będę na TikTokera nadawał,
ale lubię robić takie minutowe newsiki na temat gier, czy jakieś takie informacje, chociaż muszę też uważać, jako że jestem strasznie... No ja jestem... Nie mam dystansu do gier i zawsze jak opowiadam o czymś, to w pełnych zachwytach, chociaż nie zawsze gra na to zasługuje. Albo jeszcze nie wiadomo, czy zasługuje, bo dopiero przed premierą. Więc opowiadam o tych grach na tym TikToku i ludzie mi zgłaszają, że to sponsorowany chyba materiał. Bo kto by na TikToku coś dobrego o czymkolwiek powiedział, gdyby mu nie zapłacili? No taka chyba mentalność już jest. Ja się zresztą nie dziwię, że ludzie to zgłaszają. Bo jak ktoś, kurde, współpracuje i tego nie oznacza, to nie jest w porządku w stosunku do widzów. Ale ja jestem bardzo... Ja jestem wytresowany. Już tyle lat w internetach. Więc ja nie popełniam takich błędów, że nie oznaczam współpracy. Oznaczam. Ale to tak. Trochę się śmieję z donosicielstwa na TikToku ludzi. Ale prawda jest taka, że rozumiem to. Zastanawiam się, czy to ma jakikolwiek efekt. Ostatecznie cały czas się przytrafiają współprace takie, które w żaden sposób nie są oznaczane przez ludzi. Ej, czy ja nie byłem tutaj czasem podczas ostatniego tego? Nie, chyba nie. Trochę mi się mieszają. Co ja taki niebieski jestem? Jakieś takie ostatnio dziwne kolory. Moje lampy wybierają. No ale to też może tutaj jest taki klimat w tym... Cold Harborowym tym miejscu. Patrzcie, tam się dzieje na niebie. To się tak... Generalnie się człowiek... To wiecie... Jak ludzie przebiegają przez te instancje... To nie zwracają uwagi na takie rzeczy. To chyba było jakieś przejście. On chciał, żeby coś tędy przelazło do naszego świata. Ale mu się nie udało. Bo żeśmy go powstrzymali. Mocą gildyjnego wypadu. Śmiało, śmiało. Chyba tam trzeba iść, nie? Ja nie jestem do końca pewny, zwłaszcza, że mam interfejs włączony, żeby państwo mogli trochę podziwiać te widoki tutaj. Przeróżne. Tam jakieś rozmycie w dystansie trochę zbyt intensywne, ale jednak nadaje klimatu. Chodźcie, chłopaki, dziewczyny. Jest Discord gildyjny i może powinienem tego Discorda wbijać, ale jak będę wbijał na Discorda, no to... To nie będę wtedy mógł nagrywać, w sensie, wiecie. Będę się gadać z ludźmi. Tam jakieś modlitwy tam się toczą w tamtym miejscu. No, jest, no więc też mam takie poczucie, że często ludzie przebiegają przez te instancje. Wiecie, czego nie uwielbiam? Nie uwielbiam przez pół godziny nagrywać odcinka, a potem... A właściwie przedtem nie wcisnąć przycisku nagrywania. O, tyle historii państwu opowiedziałem. Niektóre były nawet zabawne. No trudno. Wpadłem do East March, bo miałem tutaj do zebrania trochę urobku rzemieślniczego i co? I już nie mam, bo cały zebrałem. Więc znalazłem 3 takie. Trochę żelaza, trochę drewna, trochę do alchemii rzeczy. To jakiś kłeścik też zebrałem w tej wieży. Widzicie państwo. Tak się historie zmarnowały. O czym tutaj państwu opowiadałem? Teraz muszę powtórzyć te wszystkie historie. Ja tak wyrzucam je z siebie i potem zapominam. No, chciałem powiedzieć, że po pierwsze bardzo fajnie wrócić do Elder Scrolls Online, a we wstępniaku chyba powiedziałem Dying Light. Miałem na myśli, że przyszedłem Dead Island 2. Może powiedziałem dobrze, może powiedziałem źle. Nie pamiętam. Mylą mi się te tytuły, to jest chyba uzasadnione, nie? Że one się mylą. No więc bawiłem się świetnie. Polecam. Jak macie, jak was 280 zł szczypie w kieszeni, to możecie wydać spokojnie, tak na 40 godzin jest fajnej zabawy. Naprawdę fajnej. Ja myślę, że jak ktoś się super zaangażuje w to, to może nawet więcej niż 40 godzin. No ale mamy co grać, nie? Czekają wszyscy na bossa, ja też bym poczekał, gdyby tu się pojawił. Może go właśnie zabili? No mniejsza z tym. To mam tu jakiegoś kłeścika do oddania, to go oddam. Więc Dead Island 2, naprawdę dobra gierka. Okej. Okay.
Tu coś padło. Właściwie to tylko listr. Listr muszę odebrać. Dobra, nasza. I co teraz? Dokąd teraz? Trzeba iść. Chyba tutaj, co? Dobra, to ja tak. Open Zone Guide. Stop Tracking. Bo wiem, że muszę iść tutaj. O, to mam co porobić w tej okolicy. Bo wszedłem do wieży i był taki długi dialog z NPC-tem i pomyślałem, a nie będę tego dialogu całego nagrywał, to sobie spauzuję nagranie. Zacząłem pauzować nagranie i wtedy się przekonałem, że nawet nie włączyłem nagrywania. Stąd wiem, że nie nagrywałem, bo wiecie, równie dobrze mogłem się przekonać za godzinę, że nie nagrywam. O, wtedy bym się popłakał, chyba bym już powiedział, nie, no pierniczę. Ale kończy się trochę sezon ogórkowy w Giereczkowie, więc trochę mniej będzie na pewno Elder Scrolls Online, trochę mniej będzie Everspace'a, bo to są takie gierki, które świetnie wypełniają sezon ogórkowy. Można się fantastycznie pobawić, jak człowiek ma trochę luzu. No i się nie nudzi w żadnym razie, no ale jak już jest taki, zaczynają się duże premiery jak Dead Island 2 albo Star Wars Jedi Survivor, do którego zresztą mam dostęp i do którego już, bym pogrywał, tylko tam są delikatne problemy z audio, no ale to jest bardzo wczesna wersja, to jest ten Early Access i tam błędy mają prawo się zdarzać, więc na razie sobie odłożyłem, to może jakaś poprawka wejdzie czy coś, jakiś patch. Chodzi bardzo dobrze, tylko mam taki strasznie nieprzyjemny rewerb przy cutscenkach z muzyką, więc jak to naprawią, to będę pogrywał. Borys Cwaniak sobie wziął na PS5, więc tam nie ma takich problemów. No wersje PC-towe zawsze są jakieś takie problematyczne, zwłaszcza w Early Accessie. No ale Dead Island 2 nie zawiódł. Ja miałem dostęp do gry praktycznie 2 tygodnie przed premierą i super wszystko chodziło. Więc bawiłem się fantastycznie. Jeżeli nie macie ochoty pograć sobie w Dead Island 2, no to was zachęcam do obejrzenia mojej serii. Naprawdę fajnie wyszło. Dobra. Ścigam tego tutaj. Świecidełka. W ramach jakiegoś questa. No i dobrze. No i też mi czasu zabrakło na Everspace. Zastanawiam się, co tam będzie dalej. No tak, po premierze z kwiecień, końcówka kwietnia jest Star Wars. Potem maj, chyba maj będzie trochę spokojniejszy, więc będzie okazja, żeby wrócić do Elder Scrollsów. No i w czerwcu się znowu zacznie masakra, w czerwcu chyba, no na pewno Diablo 4 wychodzi. I wychodzi też Arcanista, dodatek wychodzi do Elder Scrolls Online. To jest też takie, nie będę grał od razu po premierze Elder Scrolls Online dodatku, bo straszne tłumy są na tych nowych obszarach, ja to nie lubię tłumów. Już parę razy mówiłem Państwu o tym, że ja lubię towarzystwo innych ludzi, ale nie lubię być przytłoczony. Ja nie lubię, kiedy gra ja staje się supermarketem. Swoją drogą zabawne jest to, bo współczesne gry, współczesne produkcje, takie usługi to tak naprawdę są supermarketami z punktu widzenia, że z takiego punktu widzenia, że tu się robi, że gry współczesne to są takie sklepiki, które stwarzają okazję na wydanie pieniędzy. Elder Scrolls Online też takie jest, tak swoją drogą. Jest dużo rzeczy kosmetycznych, jest okazja do płacenia abonamentu, chociaż muszę przyznać, że pośród wszystkich gier, które grywam, to Elder Scrolls Online ma naprawdę najprzyjemniejsze te rzeczy związane z płatnościami. Więc to się chwali. Zobaczymy, jak będzie Diablo pod tym względem. Bo tam też będzie ta przepustka sezonowa. Ja w ogóle lubię przepustki bitewne. Ale to też stwarza straszną konkurencję dla... Znaczy, bardzo ciężko jest się wbić nowej produkcji, bo to taki mechanizm się wytwarza, że ludzie angażują się w jedną grę, wydają tam jakieś pieniądze, spędzają czas, wypełniają przepustki sezonowe, sezon za sezonem i teraz moment, w którym mieliby przeskoczyć do innej gry, jest taki, że kurde, no teraz jak pójdę, to stracę kolejną przepustkę sezonową, może jakieś rzeczy kosmetyczne, które są dostępne tylko w tym okresie i ich nie zdobędę. Elder Scrolls Online nie ma przepustki bitewnej, co mnie... No taką, właściwie ma taką formę nagród, że tam codziennie jak się logujesz, to tam odbierasz coś, ale to nie jest aż takie wiążące bardzo mocno. Dobra, zrobiłem tego kościka, który nawet nie był częścią eksploracji tej strefy. Tutaj mam coś do znalezienia. Może coś znajdę.
bardzo się sytuacja na rynku gier zagmatwana robi. Ciężko jest wbić się nowym grom, usługom. To pewnie źle, nie? Ale to może też jest szansa, żeby więcej single playerów powstawało, bo do single playera to się człowiek zabierze, tam spędzi 20-40 godzin, czasami więcej i ma z głowy, nie? A takie gierki jak Elder Scrolls Online, Diablo 4 czy nawet Everspace 2 to są takie produkcje, które są na setki godzin robione. Tysiące godzin nawet pewnie. I to absorbuje czas w zatrważającej ilości. A propos absorbowania czasu, to mam nadzieję, że Dead Island, mówiłem to już, jako że drugi raz opowiadam te same historie, to czasami mogę dwa razy powtórzyć, bo nie wiem, co powiedziałem za pierwszym razem, co powiedziałem za drugim już i mogę się zapętlać dzisiaj strasznie. Another traveler wanders in. To jest jakaś imprezownia dla bardów, z tego co tutaj zauważyłem. Oh, nice. Trzeba wybrać kucharza i on będzie przygotowywał jakieś potrawy celebracyjne. A jest coś, co ja mógłbym robić, ale wolę na przykład, co w tej strefie jest. O, nie mogę tego. Czemu nie mogę? Potrzebuję jakichś wskazówek. Może zrobimy coś prostego. Lubię antyki, uwielbiam antyki. Teraz to jest super proste już dla mnie. Cyk. Come on. Nawet już się nie staram za bardzo. Zwłaszcza przy takim prostym antyku, nie? Mam 6 wskazówek, załatwione. Szukanie tych legendarnych antyków jest oczywiście znacznie ciekawsze. O nie, na drugim końcu świata. Ale może, czemu miałbym się tam nie przejść? Swoją drogą, jest mi tyle obszarów jeszcze zostało do zrobienia questów. Na niektórych pewnie w ogóle nawet jeszcze nie byłem nigdy. I ciągle się za niej nie zabieram, ale to jest chyba ten problem strefy komfortu. Że wolę chodzić po obszarach, na których już byłem, bo wiem gdzie iść i co robić. Mimo, że to ma prawo być nużące. Im człowiek starszy, tym bardziej się boi. Nowych rzeczy. Nie macie tak? Ten kucharz zdecydowanie lubi niedźwiedzie steki, więc idziemy upolować dla niego niedźwiedzie. W porządku. Izabel, co tam opowiadasz historię? Ja cię tak olałem kompletnie. Au, coś mi ucho zaswędziało. Lubię te pchełki. Te takie małe sławki do uszu, bo one mają... Ja mam dosyć czuły mikrofon. Dzięki temu mogę mówić szeptem i państwo mnie słyszą. Ja lubię mówić szeptem, zwłaszcza jak się skradam w gierkach, to mi się tak... Nice. Lubię mówić, to wytwarza klimat odpowiedni, więc jak mam sławki takie nauszne, to one choćby nie wiem jak były szczelne, to i tak się dźwięk przedostaje i się pojawia taki przegłos. Zwłaszcza na podcastach to jest nieprzyjemne. Więc już się przyzwyczaiłem do tych pchełek, one nie dają takiej jakości audio. Jak... Izabel, nie tankuj! Izabel, czy jak tam? Trudno mi ocenić, co Izabel lubi. W sensie, co powoduje wzrost jej sympatii do naszego bohatera. Walki chyba z elitami ją radują. Na razie. Jedyne, co jej nie raduje, to chyba kradzieże. Jak zobaczy mnie, że ja coś kradnę, to od razu się wkurza. W przeciwieństwie do Ember. Ember uwielbia, jak kradnę. Ale jak mnie złapią na kradzieży, to jej się nie podoba. Nie ma nic gorszego, niż się dać złapać na kradzieży. Dobra, Ember. W porządku. O czym to ja opowiadałem państwu historię? Pewnie o niczym sensownym. O, mam historię do powiedzenia. Znaczy, mam mnóstwo. Wonderful. These bear steaks will feed a lot of people. Did old Iron Claw give you any trouble? No, oczywiście. Oprócz tego, że się najedzą steków misiowych, stek z niedźwiedzia, to musi być twarde mięsiwo, dlatego właśnie piwo jest potrzebne. What do you want? Co ja chcę? Chcę piwa! Najwyraźniej klucz do piwniczki z piwem zakosił jakiś wilk. That could be helpful. Nie widzę wilka żadnego tutaj.
Czy widziałem wilki, ale je skasowałem wcześniej. No, proszę. No, mamy. To nie wymagało dużo zachodu. No, właściwie większość tych zadań pobocznych. Ale czasami niektóre. Chciałem powiedzieć, większość tych zadań pobocznych jest takich niewymagających, ale od czasu do czasu opowiedzą jakąś fajną historię. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to jest czego posłuchać. Czy ja was już zachęcałem do obejrzenia serii z Dead Island 2? Chyba ze dwa razy. Znaczy, na pewno ze dwa razy. Istnieje obawa, że ze trzy razy. Mhm. Zabierzemy browarek. I oddamy browarek do spożycia. Mam nadzieję, że to zamknie kwestię imprezy bardowskiej, ale chyba nie. Czuję, że tutaj będzie jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Jak też zresztą, jak robię questy, to trochę mnie to wybija z moich własnych historii, więc dokończę te tutaj. I... To mi przypomina knajpę w Cold Harbor. W Cold Harbor jest taka knajpa, gdzie... Siedzą już tacy wyssani z życia bywalcy i piją piwo, które wysysa ich z życia i trzeba tą historię rozwiązać. Właściwie Cold Harbor jest dosyć takie nużące, bo tam jest nieustannie jednakowy klimat, taki mroczny, zimny, zielonkawy trochę, albo właściwie taki niebieskawy. I scenografia się za bardzo nie zmienia, ale questy tam są fajne. Looks like you've been busy. Cholerny świat. Jeszcze im mało, że im przyniosłem jedzenie i piwo, to jeszcze mam im załatwić piosenkarza. A, on gdzieś jest chyba na pięterku. No zaraz załatwię im piosenkarza. Żebym nie zapomniał, bo zabawną historię mam do opowiedzenia. Proszę bardzo. A fine gathering indeed. Dobra, Bart już załatwiony. Ladies and handsome gentlemen, it is time for music. Relax. Jest dużo fajnych piosenek w tym Elder Scrolls Online. Czasami śpiewają gdzieś tam ludzie. What the? Coś się za ciemność tam. What the? There are dead and injured people all over the place. And who are you? Czyli trucizna była. Znowu pomogłem jakiemuś zabójcy. I need to figure out what happened here. Proszę państwa, podstęp, pisek, trucicielstwo, bo takie rzeczy się zdarzają. Wydaje się, że ten Bart jest winny tej sytuacji, która tutaj zaistniała. Szukamy dziada. Gdzieś mam nadzieję, że go znajdę. Pewnie go znajdę. O, proszę. Coś tu jest, ale to chyba jest jakieś osobne zadanie jeszcze. Rany boskie. Okej. Kolego. Help a dying old man. Ale jest zupełnie jakaś inna historia. I muszę znaleźć jego miecz i tarczę. No dobra, ten Bart truciciel to nie ucieknie. Chyba, że... Nie, no chyba nie ucieknie. Myślę, że nie ucieknie. O! Te materiały mi się kończą najczęściej. Swoją drogą muszę sobie sprawdzić. Czy mogę sobie sprawdzić? Moje... Czy ja mam... Zróbmy tak. O, proszę. Rivenspire, Reaper's Marsh, Dashan i Bankorai. To mogę odwiedzić te miejsca, żeby pozbierać do Jewel Craftingu. Wszystkie mam swoje teraz znaleziska. Trzymam w ekwipunku. I postanowiłem, że wszystko pozbieram. Prędzej czy później. Z tego, co widzę, to raczej później niż prędzej. Dobra. Więc moja historia. Okej, to ten Bart tu, zatruty kubek. Być może. Więc moja żona u dentysty miała operację. To jest taka poważna klinika dentystyczna i to jest taki rodzaj operacji, który się wykonuje tylko w jednym miejscu w Polsce. W ogóle jest rzadki zabieg. To jakieś ubytki kostne, jak się pojawiają. To się czasami zdarza po różnych tam zabiegach dentystycznych. To można... tę kość brakującą, albo która była, dodrukować i przeszczep się robi. Jako, że to jest dodruk, który się opiera na naszej własnej kości, to organizm to przyjmuje. To nie jest jakiś tam przeszczep obcego organizmu. To jest w ogóle ciekawa technologia. Ja jej tak nie do końca rozumiem. Żona mi opowiadała oczywiście, bo to też byłem zaangażowany, wiadomo, to poważny zabieg.
Ale to nie o tym historia jest. Tak czy inaczej operacja poszła pomyślnie i moja żona... I moja żona dostała specyficzne leki, o których zaraz wam opowiem. There was nothing I could do. Tego barda znajdziemy tu w jaskini, ale... Wracając do mojej historii... Ej, gdzie jest moja dziewczyna znowu? Już któryś raz mi uciekła. A, bo już wiem. Ona pewnie też się napiła tego trunku razem. Wszystko w porządku, Izabel? Isabel Velois, at your service. No, cześć, Izabel. Jak ona? Izabel? Izabel Velois. Więc... Czekajcie, że... Dobra, chyba szukam w odpowiednim miejscu. Tutaj oba questy się rozwiąże i ten z żołnierzem, który stracił tarczę i miecz i ten... No, to już znam. I ten z bardem, ucicielem. Więc moja żona dostała leki, które w normalnych warunkach są przeznaczone tylko dla mężczyzn, którzy mają problemy z erekcją. Ja nie wiedziałem oczywiście, do czego służy to lekarstwo i poszedłem zrealizować receptę w aptece. Na TikToku to nagrywałem tę historię, bo ona się idealnie na TikToka nadaje. Można w krótkiej formie ją przedstawić. Chociaż mam wrażenie, że większość ludzi nie zrozumiała, może zbyt krótką formę przyjąłem. Tak czy inaczej, idę do apteki i mówię, że no kurde, potrzebuję lekarstwo takie i takie. Co prawda moja żona jest wpisana na jako nazwisko na recepcie, ale babka widzi mnie, że stoję po lek, który poprawia erekcję. I z uśmiechem na ustach mówię, dzień dobry, czy jest to lekarstwo? Bo jest potrzebne do zastosowania w niedalekiej przyszłości. Babka mówi, nie, no to jest specyficzny lek, to nie mamy tak na dzień dobry, żeby go wydać. I ja mówię, no dobra, to długo trzeba czekać? A ona się mnie pyta, nie pamiętam dokładnych słów, ale powiedziała z bardzo specyficznym uśmiechem na ustach, że zapytała się, czy wytrzymam do jutra. Uwierzycie w to? O, shit. Ona podjęła żarcik, którego nie było. W sensie serio, jakbym miał problemy z erekcją, to bym nie poszedł do apteki z uśmiechem na ustach. To jest w ogóle totalnie absurdalne, bo wiecie. Pewna sprawność w kwestii erekcji to jest coś, co buduje samoocenę u mężczyzny. Więc trudno w ogóle pogodzić się z wizerunkiem faceta, który z uśmiechem na ustach idzie do apteki i z absolutną pewnością siebie poszukuje leków na problemy z erekcją. Nie? Totalny absurd. Ale cała historia dosyć zabawna jest. No i moja żona, będąc dzisiaj u lekarza podczas wyjmowała szwy po operacji, miała się zapytać, kurde, dlaczego jej przypisał ten lek. Ale zapomniała. Podejrzewam, podejrzewam, że to może pomagać z ukrwieniem. No to jak to w erekcji, nie? Tam... I dlatego też ona dostała ten konkretny lek, a na którym zresztą było na ulotce napisane cała masa skutków ubocznych i wyraźna informacja, to jest tylko i wyłącznie dla mężczyzn i tylko i wyłącznie do użytku doustnego. Dobra, to jest ten Bart, morderca, truciciel. Get me out of here. No, okazuje się, że ta historia jest odrobinę bardziej złożona, on nie jest jakby trucicielem, tylko znalazł lutnię, nawet nie jest bardem. Znalazł magiczną lutnię, która usypia słuchaczy. No, jego też zresztą uśpiła. Nie wiedział, że taki efekt przyniesie jego grajkowanie. No i tyle. Jeżeli chodzi o lutnię. No, gadzie. I to by było na tyle. Kazałem mu obiecać, że się odda tym ludziom, co ich tam pomordował niechcąco. Że się odda ich osądowi. No i tyle. No nie będę go tu mordował. Nie? Wygląda na to, że on też był trochę ofiarą tego wszystkiego. Chociaż też sprawcą, ale no jemu można co najwyżej zarzucić, że chciał uchodzić za grajka. A grajkiem nie był. Chociaż podejrzewam, że on wcześniej usypiał swoje ofiary i okradał je. A tymczasem ta lutnia się okazała dużo bardziej niebezpieczna i pozabijała wszystkich.
Nie wszystkich, prawie wszystkich. Myślałem, że to alkohol albo... To byłaby cenna lekcja. Nie pij alkoholu, bo potem, no widzisz, jaki efekt. Można umrzeć. Wychodzimy stąd. Chyba oczyściłem to miejsce dosyć dokładnie. No proszę, elegancko. To jest fajne miejsce, ja lubię te rejony. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, nie, może nie w tym wszystkim, ale w ogóle, że ja najbardziej lubię te rejony. Riven Spire, Glenumbra i Stormhaven. I w ogóle tą postacią jeszcze questów tam nie robiłem, więc z wielką przyjemnością sięgnę po nie. Ale chcę dokończyć tutaj te obszary, których nie podomykałem wcześniej, a o których już zapomniałem, bo mi się musiało znudzić tutaj w pewnym momencie. A teraz wracam i domykam. Domykam kwestiorki. No jak wyjdzie ten arkanista, to nie są... To nadal nie będę miał żadnej postaci, którą bym wszystko dokładnie zrobił. Macie takie postacie w ogóle? Że macie wszystkie kłościki zrobione? Dokładnie, każdy teren obadany? No, panie Bardzie. I'm very sorry about what happened. Yes, of course, I did promise... No, bardzo ładnie z twojej strony, bardzo ładnie. No i proszę, zadanko rozwiązane. A ja tu mam parę rzeczy jeszcze do zrobienia. Oczywiście mam do zebrania skyshardy. To zawsze fajnie jest domykać skyshardy. Jakoś tak nie lubię ich szukać za bardzo. Zwłaszcza jak nie miałem moda, który pokazywałby te skyshardy, to trochę było męczące. Jeśli mam być szczery. Ja cały czas uważam, że znajdźki to jest fajna rzecz w Elder Scrolls Online. Natomiast błądzenie w ich poszukiwaniu nie zawsze jest fajną rzeczą. O, ten nie przeżył. Ale można mu oddać tarczę. Można mu oddać miecz. Niech umiera tam trochę z honorem. W sensie, Jezus. Chyba tak się ta cała historia zaczęła, że on chciał być pochowany razem z tym swoim całym orężem. Nie mogę powiedzieć, żebym go pochował, ale zakładam, że jego spoczynek będzie teraz spokojny. Idziemy tam? Idziemy, pewnie, że idziemy. Tutaj trzeba by... Kiedyś się wybiorę z ludźmi z gildy i powyzabijamy tych wszystkich. Ale też prawda jest taka, że czasami ktoś wam zabije tego mini-bossa albo world-bossa i potem trzeba na niego czekać i czekać i on się nie chce pojawić i Więc ja raczej lubię takie rzeczy robić przechodząc. Przechodząc przez obszar i mówię, o proszę, boss akurat czeka. No, cudownie. Troll, ty się nie denerwuj. Izabel, uważaj! Z healerem to też jak się ma towarzysza healera i on nawet oberwie, gdzieś tam przez chwilę zwrócił uwagę wroga na siebie, no to jest tak, że siebie w stanie wyleczyć. Z tankami jakoś nie mam, a może nie potrafię grać towarzyszem tankiem. Może oni działają dopiero wtedy, kiedy ich solidnie dozbroję? No to wiadomo, że musi być ciężki pancerz. Ciężki pancerz powoduje, że oni mają... Lepiej się leczą i tak dalej, i tak dalej. Och, to są... Czy to są ruiny krasnoludów? Czyli... Jak się nazywają? Dunmer? Czasami mi wylecą takie rzeczy z głowy. Pewnie dlatego, że nie siedziałem w ESO już od paru dni. Come on, Raynor. Raynora to paru miejscach się spotyka. On lubi te dwemerskie ruiny badać. Widzicie, jak nie szukam w pamięci, to od razu sobie przypominam. Dwemerskie ruiny. Sorry, I'm a little busy here, Ren. Ziemaczek siostrę gdzieś tutaj zgubił. I Mzuft się nazywa to miejsce. Lubię biegać bez interfejsu. Mówiłem już o tym, tylko że potem się trafiają takie notatki i ich nie widać. Ale z drugiej strony mam fajnie kamerkę wpasowaną w ten interfejs. Wyglądam, jakbym tutaj miał być. Ja uwielbiam takie pierdoły, że jak gram w grę i prowadzę let's play, to lubię udawać, że jestem częścią tego cholernego interfejsu. Jakoś mnie tak ekscytują takie rzeczy. Jak kończyłem serię z Dead Island 2, to mówiłem o tym, że jest sporo rzeczy, które mógłbym robić na YouTubie, które by się jakby finansowo znacznie bardziej spinały i byłyby lepsze, lepiej by się oglądały, więcej osób by się cieszyło nimi, ale po prostu tak lubię, kurde, nagrywać gierki, że się nie mogę powstrzymać od tego.
że wolę posiedzieć przez parę dni na Dead Island 2 i popowiadać tam różne historie. I wiem, że to się, kurde, to, no wiadomo, dzisiaj dużo ludzi ma dostęp do tych gier, do sprzętów i nie jest tak jak kiedyś, że ludzie oglądali serię, bo nie mieli jak pograć, nie? Wiem, że tak nie może być. Ale no lubię to robić. I się nie mogę oprzeć. Tak samo też w Elder Scrolls Online lubię sobie pograć, ale i pogadać przy tym. Okej. A co to? Tak się tutaj błyszczy i świeci. Ona jeszcze się z kimś bije? Wow, freaking hell. O. Wylazły tutaj stąd skubańce. Lubię sobie połazić po tych takich mini instancjach, bo tam dialogi czasami mnie wybijają z rytmu. A to też warto wiedzieć, bo potem w tych wemerskich ruinach są jakieś zagadki do rozwiązania. I jak nie czytasz dokładnie tych dzienników, to potem... Ha? Ha, co mam tu zrobić? Ale z reguły w Elder Scrolls Online zagadki są takie logiczne, gdzieś tam... I można metodą prób i błędów je rozwiązywać bardzo często też. Ale od czasu do czasu trafi się taki quest, że nie ma szans metodą prób i błędów, że trzeba przeczytać dokładnie, jakoś kolory dopasować czy coś. Czy ja tu spadnę? Na szczęście nie. Ale było blisko. Tu jakiś poszukiwacz przygód mnie wyprzedza. No i to mnie zabija jakby tą myśl, o, tylko ja tu ratuję świat. Ale okej. Ja bardzo lubiłem model Guild Wars 1. I on jest, to jest też taki model, do którego się trochę przekonuję także po graniu w Dead Island 2, że świat nie musi być otwarty, żeby się dobrze bawić. Że wolę świat, który składa się z instancji i te instancje są przeznaczone dla pojedynczego gracza, ale można tam zaprosić znajomych, żeby się wybrać razem. Tak był Guild Wars 1 robiony. Że to jakby ty decydujesz. I jak spotykasz ludzi, no to spotykasz tych, których sam zaprosiłeś, macie wspólny cel, wspólną przygodę. A to nie jest tak, że wy wchodzicie do podziemi, żeby kogoś uratować i widzicie, że ktoś tam stamtąd kurwa właśnie wraca, bo już go uratował, nie? To cały zabija jakby to... Przepraszam za te wulgaryzmy. Niepotrzebne były zupełnie. Jeżeli ktoś ogląda Elder Scrolls Online z dzieckiem swoim, to przepraszam. Proszę mu wytłumaczyć, że czasami dorośli ludzie używają języka niecenzuralnego. I też proszę mówić, że to jest część języka, którego nie należy używać w szkole. Ale trzeba wiedzieć, że taki język istnieje. Ja lubię wulgaryzmy. Nie lubię ich nadużywać, rzecz jasna. Ale lubię, cieszę się, że są. One wzbogacają język znakomicie. Okej. Okay. Upolujmy jeszcze tych dwóch. Oni są mocniejsi. Ale ja ich skasuję. Bez problemów żadnych. O, jest i siostra naszego bohatera. Hi there. It's great to see someone who isn't made of metal and trying to chop me to bits. To jest bardziej złożona przygoda. Siostrzyczka oczywiście powiedziała, co tu robisz? My byliśmy tu pierwsi. Przyszedłem cię uratować. Brat mnie przysłał twój. A, okej. No to mam plan. Pójdziemy razem. Okej, to świetny plan. To są jakieś lodowe podziemia. O, coś większego do zabicia. Nie jest to przesadnie groźne, ale wymaga trochę więcej czasu. Hej, kwiatuszku, przyjechałaś już? Jak było w przedszkolu? Bukiet zrobiłaś? Ale był z taką siostrą, Zosią, Zosią na rodzeństwo. Rozumiem. Ej, Olu, będę robił obiad zaraz. Będę robił kotleciki z indyka. Pomożesz mi? Co? Na pewno? Kiedyś jak byłaś mniejsza, to mi pomagałaś częściej. Tak? Mam wypadek, nie będę płakała.
No wiem, że nie będziesz płakała na basenie. A mam wodek na basen. Wiem, mama ci kupiła taki piękny w kwiatuszki. Muszę lecieć, proszę państwa. Nie wiem, ile ja czasu z wami spędziłem dzisiaj. Ale wrócimy sobie do tego miejsca w niedalekiej przyszłości. Jeżeli jest to krótki odcinek, to wybaczcie. Jeżeli jest to długi, to fantastycznie. Do zobaczenia. Pa, pa.